Cześć, no widzicie mnie po drodze do Celestynowa, do schroniska. Jestem w lesie, zobaczcie jak wieje. Jejku, nie widzę, nie wiem jak wam to pokazać. O, patrzcie, widzicie? Korony drzew po prostu hulają. O, o tutaj chyba najlepiej widać. A ten szum to wietrzycho takie. Podobno dzisiaj nawet do 120 km na godzinę ma wiatr wiać. No zobaczymy. Ciężko się jedzie, ale nie jest najgorzej. Ja dzisiaj skróciłem swoje przejazdy. Najpierw pojechałem na dworzec rowerem, później z dworca wschodniego pojechałem pociągiem do Otwocka. No i z Otwocka jadę do Celestynowa. Także łącznie będzie to jakieś 16 km na rano. Po południu zamierzam wrócić tak samo, dlatego że ten wiatr po prostu jest no zabójczy wiatr, ale fajny. Fortek na mnie czeka, zaraz z Fortkiem pójdę na spacer, krótki, bo pies jest na rekonwalescencji, ale trzeba go wyspacerować jakoś. O, mój rumak, nie turkusowy, tylko nie wiem, niebieski chyba, niebieski rumak. Jeszcze nazwy nie wymyśliłem dla niego na ten sezon. Rama została wymieniona, bo tamta poszła się bawić, złamała się, no i trzeba jakoś z tym żyć. Wymieniłem ramę na inną, nie ma amortyzacji tyłu, ale tak chyba jest lepiej, lżej się jeździ, bo tak to musiałem walczyć z amortyzatorem tylnym, jak przyciskałem w korby. Teraz jeżdżę na korbach, w zasadzie nie używam wspomagania elektrycznego. O, zobaczcie, teraz chyba widać. Widzicie te drzewa? Co tu się dzieje? O, no dobra, kończę, nie będę was zanudzał.